Witam serdecznie, słuchajcie, mamy sezon na grzyby, tych grzybów jest multum w lasach, przynajmniej u nas. No to robimy pastę z grzybów. Słuchajcie, taka pasta z grzybów to świetna sprawa, bo będziecie chcieli zrobić zapiekankę, no to bierzecie sobie bułkę, przesmarujecie, słuchajcie, tą pastą posypiecie serem, zapieczycie w piekarniku i już macie gotową zapiekankę, pycha. Słuchajcie, świetna baza do sosów, można również dodać do zup, wzbogaci to zawsze daną potrawę o smak grzybów leśnych. No, mi się wydaje, że to jest świetna opcja. Słuchajcie, zapraszam do przepisu, składników nie będzie dużo. Jest to prosta pasta, więc zapraszam. Słuchajcie, ja tutaj mam 1,5 kg grzybów, to jest taki miks. Resztę suszymy, a ja sobie taką miskę odłożyłem, jedną właśnie na te pasty. Do tego będziemy potrzebowali 600 g cebuli i tą cebulą zajmę się od razu, bo później wszystko przygotujemy już sobie na maszynce, bo musimy grzyby musimy obgotować w osolonej wodzie, no a cebulę musimy podsmażyć sobie, więc to będziemy robili na maszynce. Teraz zapraszam do pokrojenia ze mną cebuli, że tak powiem. Ale ta cebula, jak ją pokroić, to jest też dość istotne, bo musimy ją sobie pokroić w kostkę. I ta kostka, no żeby taka była dość drobna, nie może być zbyt gruba. Wiem, niektórzy mi piszą, że wystarczy pokroić w ten sposób i nie trzeba nakrawać w ten sposób. Ale ja robię tak, tym sposobem i ta kostka jest fajna. Kiedyś robiłem bez tego nakrawania poziomego i jakoś to mi tam się to nie podobało. Niby ta cebula się rozleci tak i tak, ale to nie było to. Ok. No i taka kostka nam w zupełności wystarczy. Przekładam do miski i zaraz jak ją pokroję, to zaraz widzimy się na kuchence i lecimy dalej z przepisem, bo on jest fajny, prosty, łatwy. To zaraz zobaczycie, co dalej będziemy robili. Posłuchajcie, teraz tak, ja tutaj mam taki większy garnek i mam tutaj dość dużo wody, bo ja tutaj mam 5 litrów, ale chcę te grzyby obgotować za jednym zamachem, przepraszam, 6 litrów. Za jednym zamachem, więc dużo wody dosyć mam, ale można to robić w mniejszym garnku i oczywiście te grzyby obgotowywać na dwa, nawet trzy razy. Wrzucam tutaj taką kopiastą łyżkę soli. Teraz wrzucam wszystkie moje grzyby, one już są oczyszczone, no i pokrojone w takie trochę mniejsze kawałki. Ok. No i ja je tutaj będę obgotowywał, więc ja teraz sobie to przykryję na chwilę, jeszcze poprzeduszam i 10 minut będę obgotowywał te grzyby, żeby straciły swoją surowość i żeby były po prostu już obgotowane. Ok, grzyby mnie się obgotowały, 10 minut i teraz aż strach to powiedzieć, normalnie będę musiał wylać tą wodę. Ostatnio mi burę zrobiliście, że wylałem wodę z ziemniaków, więc teraz wam mówię, tą też wyleję, żeby nie było wątpliwości. Odcedzę sobie to po prostu na dór szlaku i przeleję od razu zimną wodą, żeby się nie gotowały. Teraz następna rzecz, będziemy smażyli cebulę. I tą cebulę można sobie usmażyć na oliwie, ale ja do tego użyję oleju, zwykłego oleju, bo oliwa może być zbyt charakterystyczna, ona po prostu może zmienić troszeczkę smak tej pasty, więc na zwykłym oleju to będę smażył. Jak się olej rozgrzeje, wrzucamy cebulę i smażymy na złoty kolor. No i smażymy. Ogień dość duży, żeby to się szybko zrobiło. Tylko pamiętajcie, żeby mieszać. Więc widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, cebulka już mi się tutaj ładnie podsmażyła. Ja tutaj zrobię sobie troszeczkę miejsca. Ona nadal się będzie smażyła tam z drugiej strony. Ale tutaj dodam cały jeden koncentrat pomidorowy.
to jest tego koncentratu, jest tutaj 200 gramów. Ok. No i ten koncentrat muszę tutaj troszeczkę sobie z boku podsmażyć. On będzie miał jeszcze lepszy smak. A tutaj sobie smażymy dalej tą cebulę. Jak się połączy z koncentratem, nie ma problemu, bo ona i tak się będzie z nim za chwilę musiała połączyć. Ale sobie tutaj to, o, nadal to smażymy. Tu koncentrat się podsmaża. No i dobra, po paru minutkach smażenia możemy wszystko tutaj ładnie połączyć. Ten koncentrat z tym, z tą cebulą. Wszystko łączymy. Jeszcze chwileczkę podsmażamy to wszystko. Będzie naprawdę świetnie smakowało, ale tutaj nie będziemy dodawali na razie soli ani przypraw. To zrobimy za chwileczkę, zaraz Wam to pokażę. Gdzie i dlaczego tak zrobimy. Tak to jeszcze możemy podsmażyć z 2-3 minutki. Wyłączyć gaz i zostawiamy. Widzimy się już na stole roboczym, jak będziemy to wszystko składali. Więc idziemy teraz na stół i robimy dalej ten przepis. No i posłuchajcie, tu są moje grzyby, które zostały ugotowane, przelane zimną wodą. No i tutaj stoją. My potrzebujemy maszynkę. Maszynkę o takich średnich oczkach. I te grzyby musimy sobie zmielić po prostu. No i posłuchajcie, grzyby zmielone. To jest naprawdę moment. I teraz do tych grzybów wrzucam tą cebulę z sosem, z tym przecierem pomidorowym. Wstępnie muszę to wymieszać, słuchajcie. I jak to teraz jest wymieszane, to musimy to sobie dopiero teraz odpowiednio doprawić. Dlaczego teraz? No bo jakbym zrobił ten sos, żeby byłby idealny, no i dodałbym do grzybów, no to już to by nie było takie idealne, bo to byłyby dwie osobne rzeczy, więc musimy to przyprawić sobie właśnie teraz, to w tym momencie. I ja mam tutaj paprykę słodką mieloną. Dodam tutaj sobie dwie płaskie łyżeczki. Nawet trzy, bo dosyć dużo mam tego. Trzy płaskie łyżeczki. Na razie, bo jeszcze nie wiem, ile będę musiał to dosolić, bo grzyby też były w wodzie osolonej, więc na razie daję pół płaskiej łyżeczki soli. Jako że jest tutaj kwaśny koncentrat, dodam tutaj jedną łyżeczkę cukru, pół łyżeczki pieprzu. I teraz to wszystko muszę porządnie wymieszać i sprawdzić, jak smakuje. Ok, teraz spróbuję. Smakuje pysznie, ale jest na pewno za mało soli. Więc jeszcze jedną taką kopiastą soli. Powinno teraz być ok. Wiecie, lepiej, że to by było niedosolone, jak przesolone. Z tego względu, że później możecie to sobie dosolić, już jak to wyciągniecie ze słoika, jak będziecie robili zapiekanki czy cokolwiek, to możecie właśnie wtedy dosolić. Ja zaraz spróbuję następną porcję. Idealne. Słuchajcie, nic więcej. Teraz sobie to nałożymy do słoika i powiem co nieco o pasteryzacji. I bo słuchajcie, mam takie małe słoiczki. To są fajne słoiczki, jak będziecie chcieli zrobić kilka zapiekanek, nie za dużo, ale można też to wrzucić w duże słoiki, nie ma problemu. Ja tych małych słoiczków mam mało, mam tylko ich 6 sztuk, więc no, włożę tego tam ile wlezie, a resztę taki duży właśnie. No i wkładam tą naszą pastę. Warto tak ubić, żeby ona ładnie się tam, wiecie, ułożyła. Okej. Jest to dosyć gęste już.
No ale to jest pasta i to gęste musi być. No i słuchajcie, macie dwie metody do pasteryzacji, albo ta klasyczna w garnku, albo w piekarniku. Ja tą w piekarniku cały czas z niej korzystam, z tej metody jest ok. Jedno wieczko mi zabrakło, ale to zaraz sobie przyjdę. Ale to zaraz sobie przyniosę. I słuchajcie, pasteryzacja to tak. Wkładamy to na blachę od piekarnika, nalewamy na tą blachę troszeczkę wody, ustawiamy na piekarniku 130 stopni, wkładamy oczywiście do zimnego piekarnika. Jak piekarnik osiągnie 130 stopni, pasteryzujemy 30 minut. Później wyciągamy, obracamy do góry dnem, przykrywamy ręcznikiem, czekamy aż wystygną, wieczka będą zaciągnięte i wszystko. Zimą sobie otwieracie i robicie sobie świetne zapiekanki, czy tam zimą teraz, już za chwilę możecie zrobić z tego sobie świetne zapiekanki, lub nawet może być to na spód do pizzy, zrobić sobie pizzę grzybową. Nie ma problemu, my możemy taką sobie pizzę zrobić, więc polecam tą pastę serdecznie. No i do zobaczenia w następnym przepisie. Aha, jeśli byście chcieli zrobić sobie na przykład pizzę grzybową, to weźcie sobie na moim kanale, znajdziecie przepis na ciasto do pizzy. Mam świetny przepis na ciasto do pizzy. Zawsze z niego robię, zawsze wychodzi idealna, cieniutka. Naprawdę świetne pizze się z tego robi i ta pasta, na to tylko trochę sera rzucicie i to będzie petardziucha taka, że ja pierdzielę. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.